Witam was tutaj, Nexos. Witam w kolejnym odcinku. W dzisiejszym odcinku znajdujemy się w świecie Guild Wars. Tak, to jest chyba zamknięta beta, jeżeli dobrze się orientuję. Ja kluczyk na tą betę otrzymałem i dlatego to jest dobra okazja, aby sobie zobaczyć, co tam konkurencja ma do zaoferowania. Oczywiście ten tytuł bardzo przyjaźnie do niego podchodzę, bo chcę spróbować. To jest moja postać. To jest Ranger oczywiście, ja lubię takie hunterowe klasy. Jak widać, zrobiłem taką leciutko swoją podobliznę. Nie wygląda ona dosyć podobnie do mnie. Też próbowałem jakieś takie włosy podobne do mnie. Bródkę sobie zrobiłem, blond jest. I moje kolory sobie wybrałem. No i tak o. Co my w ogóle tutaj mamy? Ja w ogóle nie rozumiem jeszcze interfejsu. Co my tutaj mamy? Talk to. Dobra, tutaj mamy nasze questy. Dobra, nic nowego. Please, I need your help. Klikamy F, to talk. Everybody get to the inn. We can protect you at the inn. Okej, dobra. Dostaliśmy jakieś zadanie, tylko gdzie? O, dobra, tu mamy mapkę małą. Możemy ją przenosić? O, możemy ją nią ruszać, dobra. Musimy gdzieś biec. Tu chyba. Oj, o jest, dobra, już mogę ruszać. Bardzo podobne sterowanie jest tutaj zastosowane. Fajnie, postać rusza się tak na boki, tak jakby. Dosyć realistycznie. Jest mój tygrysek, którego sobie wybrałem uprzednio, tworząc postać. Okej, i tu jest in. Dobra, wchodzimy do środka. I co my tutaj mamy? Talk. Musimy It's a pogadać? soldier's life for me. Nie. O, tu jest, dobra. Już rozumiem wszystko ładnie. Stay calm, stay alert. O, a co to? O. Next? O. Sergeant, there are more centaurs on the other side of town. Jest więcej Captain Thacker is calling centaurów. for reinforcements at the garrison. If he's calling for help, it must be serious. But I can't spare anyone. I'll go. Captain Thackeray's never failed Divinity's reach. If I can help him, I will. Balthazar, bless you. That's the spirit that'll win this war. Good luck. Oho, okej. Czyli tak wyglądają mniej więcej dialogi. Bardzo, bardzo fajnie. Podobały mi się te dialogi. Fajnie zostało zrealizowane. Postaci ze sobą rozmawiają. O kurde, wiecie co, ja chyba zniżę sobie troszeczkę te opcje graficzne, bo mam je za wysoko. Normalnie one nie sprawiają mi jakiegoś tutaj problemu, ale tutaj niestety na nagranie muszę to zmniejszyć. Wiecie co, ZW, zaraz wracam. Okej, dobra, jesteśmy z powrotem. Ol, kurde, animacja mapki. Super to wygląda. No dobra, musimy się gdzieś wybrać. Niestety liczba FPS-ów jest porażająca, jest to niewiele ponad 20 FPS. Z nagrywaniem to jest troszeczkę kiepsko. Jeszcze tutaj nie ma takiej optymalizacji chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale gra nawet jak na te 25 FPS-ów czy 30 nawet chodzi fajnie. Kwestia tylko tego, jak na nagraniu to będzie wyglądało. Ale no dobra, myślę, że nadal możemy się bawić tą grą. O kurde, coś tutaj jest, dobra. Czy ja mam jedynką atakować? No dobra, rzucamy, hopa. To są jakieś centaury. Otóż dowiedzieliśmy się od tej pani, iż... O proszę, ale mamy czary. Dowiedzieliśmy się od tej pani, z którą rozmawialiśmy. O, tu mogę przeszukać, czekajcie. F. Bug supplies, dobra, weźmy to. Nie wiem co to jest, ale weźmy to. Dowiedzieliśmy się od tej pani, że tutaj gdzieś po drugiej stronie tego miasta jest dużo centaurów, które atakują. No i te centaury rzeczywiście tu się pojawiły. Help defend garrison. Okej, dobra, musimy tutaj to bronić. Rozumiem. Tylko gdzie to jest? Aha, dobra. Muszę się poruszać w tą stronę. Troszeczkę jeszcze tego nie rozumiem, ale... O, okej. Strasznie dużo się dzieje, tutaj nie mam co, nie mam o czym opowiadać, bo ta akcja ciekawi mnie nadal, nigdy jeszcze nie grałem w Guild Warsa tego. O, gold, coś chyba wziąłem, nie mam pojęcia. Dobra, o, wjeżdżałem centaury, pozbądźmy się ich. Na razie chyba jakimiś toporkami dziwnymi rzucam, mam nadzieję, że będę mógł sobie postrzelać z łuku czy coś takiego. Sterowanie jest podobne do naszego WoWa. Od razu to mogę powiedzieć. Tylko kurde, ta optymalizacja mnie boli. Reszta gameplaya jest dosyć obiecująca. Jak widać tutaj bardzo efektowny jest gameplay. Hop, mogę rzucać jakimiś toporkami wszędzie. Szkoda, że ten ranger nie dostaje łuku na początek.
Ale to jest jedynie mój taki jakiś widzimiś. Ranger chyba według mnie powinien mieć łuk. No ale co? No jest oryginalne. Okej, okay, your revive bone. Aha, mogę się uleczyć. No dobra. To dziwne. Dobra, wszystko tutaj wybijmy. Tym się rzuca, strzela, nie wiem co to jest. Keep pushing! Musimy iść do przodu. Zaraz pewnie pogadamy o grze samej i o mojej ocenie, tylko na razie dużo się dzieje. Więc zobaczmy, pewnie już niektórzy widzieli to. A cóż to jest dziwne coś? Jakieś flaki latające. O Jezu, co to jest, co to jest? To jest jakiś lider, wiecie co? Kurde, invincible. Invulnerable. Czyli nie można go dorwać, no niestety. Biegnijmy za nim, wszyscy biegną. To są inni gracze chyba, tak, to są inni gracze. Chodźcie za mną! O kurde, coś się dzieje. O proszę. Początek gry, a to takie jaja. Co to w ogóle ma być? A, jak widzę tutaj, że ci panowie z NCSoft, mam nadzieję, że dobrze to wypowiedziałem, czy to jest ta firma, oni stawiają tutaj na bardzo dynamiczną rozgrywkę na początek. Jak widać, dużo się dzieje, strasznie dużo się dzieje. Out of range. Musimy to zniszczyć. Rozumiem. Musimy zniszczyć te ręce, co tutaj są. I on... To jest masakra, co tu się dzieje? What the fuck? Najwyraźniej musimy to wszystko zniszczyć. Bardzo ekscytujące, nie powiem, że nie. Dziwny system ma ten łowca, czy to ranger, jak on to tam ma. Do kogoś musimy podejść, jak coś się stanie. Kurde, masakra, powiem wam. Fajnie, fajnie, z jednej strony fajnie, ale z drugiej strony nie wiem, o czym mam tu opowiadać, to jest tak wszystko tutaj ekscytująco wygląda. Jedna ręka rozwalona. O Jezu, coś mnie tutaj pykło. Leżę na ziemi. Wstawaj, chłopie. Aha, fight to survive. O, udało nam się wstać. Bardzo fajny motyw powalenia było. Nie wiem, czy to jest tylko tutaj. Ale super to wyglądało. Dobra. Jezu, masakra tutaj jest. Oj, odrzuciło mnie. No i wielkie boom. Najwyraźniej pokonaliśmy to coś. Queen's Dale. Okej, okay, wróciliśmy do zamku, czy co? Może to było wcześniej, parę dni wcześniej, czy coś takiego? O, okej, okay, jakiś dialog. Gdzie ja jestem? Co się stało? Zostałeś ranny, gdy wszystko eksplodowało. Kapitan Trakej przyniósł cię tutaj ledwo żywego. Miałeś bardzo dużo wizytorów, czyli ludzi, którzy cię odwiedzali. Wszyscy przychodzili tutaj i wspomierali cię. Andrew and Petra. I'll have to go see them once I'm fully recovered. What should I do now? Fresh air and exercise are the best medicine. The goddess Duena helped you. Perhaps you could help others? Thanks, I will. And thanks for taking such good care of me. Okej, okay, czyli zostaliśmy nieco ranni. Select reward, hatchet albo warhorn. Weźmy sobie hatcheta. No, chyba wbiłem level. No dobra. Czyli tak o, otrzesaliśmy się, wstaliśmy, było wielkie boom, było źle. I tutaj nas doprowadzili do ładu, jakiś kapitan ten nas tutaj przyniósł. Wow! Ładne widoki, tylko te FPS-y mnie dobijają, niestety. Pogadajmy. F. The fields beyond Shaymore are Krita's breadbasket. Since the Centaur attack, citizens are trying to rebuild their lives. But it's tough with bandits and dangerous wildlife roaming the area. Don't wait for an invitation. Jump in and help them. Aha, rozumiem, dobra. Czyli ogólnie wszyscy zaczęli szaleć i musimy pomagać farmerom. Mamy wszystko ładnie zaznaczone, gdzie mamy iść. Idziemy tędy. No dobra, no to idźmy w takim razie.
Wydaje mi się, że znajdujemy się gdzieś na jakichś polach czy coś takiego, jakieś tam bardziej uprawne ziemie. No i okej, okay, dobra, jak dla mnie jest okej. Okay. Grafika, ona ładnie wygląda na ultra, mi chodzi dosyć ładnie, tylko właśnie boli mnie to nagrywanie niestety i musiałem zniżyć bardzo te wszystkie ustawienia graficzne, ale to chyba nic nie daje, zobaczmy jak to będzie wyglądać na maksymalnych. Best appearance. No i teraz mniej więcej podobne jest to wszystko, mniej więcej tak to działa. Dobra, ale zniszmy to jednak, to coś tutaj jest nie tak. Według mnie nadal to troszeczkę leży, tutaj ta optymalizacja. No jest strasznie ogólnie, strasznie. Field point. To jest jakiś chyba teleporter, rozumiem. Wszystko się chyba wczytało, o jak pięknie. Teraz chodzi ładnie, dobra. Co my tutaj mamy? Bag of Seeds. Czy gdzieś musimy tutaj pójść? O, tutaj. Musimy coś chyba pomóc. Jakieś dziwne dźwięki. I'm here to help. Is it dangerous out here? Czy jest tutaj gdzieś niebezpiecznie? Are you hiring? But I'm here to help. It's dangerous out here. Someone should teach the lesson. Ogólnie takie gadanie. Czy musimy coś tutaj zrobić? What's in danger? Someone should teach the lesson. How do you do? Okej, to coś musimy tutaj zrobić. Nie rozumiem jeszcze co, ale coś pewnie musimy zrobić. Jak widać, jestem jeszcze lamą w tą grę, więc tej... O, jakiś bucket of water. Jak to się bierze? O, muszę podnieść. Dobra, co musimy zrobić? Krówki? Masz, krówko. Chyba musimy podlać jednak coś. Chyba go wodą nie nakarmimy. Podlać musimy to... Aha, dobra, już rozumiem. Ale ze mnie... Okej. Dobra, pomogliśmy jej coś tutaj, dobra. Jak wyrzucać tą wodę? O, tak wyrzucamy wodę. Teraz musimy wziąć i nakarmić krówki. Chodźmy nakarmić krówki. Bag of seeds, F. F bierzemy. I nakarmmy krówkę. Oj, chyba krówka się w nas zakochała. Co możemy jeszcze zrobić? Tobie możemy pomóc? That's nice. Nie rozumiem. Aha, już... Dobra, dobra. Musimy nawadniać te wszystkie roślinki. I ona wtedy nas polubi, ta pani. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Dziwne ogólnie są tutaj questy, muszę powiedzieć. Takie dla początkujących dosyć. Gdzieś jeszcze jest te podlać, to? To dziwne. Troszeczkę to jest jeszcze... Nie wiem, czy to jest dobrze rozwiązane. Ale ja naprawdę nie wiem, co robić. Chyba jestem aż tak upośledzony. Ale muszę podlewać te roślinki. No to podlewam je, hop. O, już? Nie, chyba nie. O. Nie no, ja to jestem chyba jednak lama. A, okej, dobra, rozumiem. To jest masakra. Ja nie wiem, co tutaj się robi ogólnie. Ale teraz musimy nakarmić krówki. No to nakarmy te krówki. Chodź, krówka. Już cię karmiłem, ale masz jeszcze raz. Jeszcze muszę wziąć, rozumiem. Co do samej gry. Gra wygląda fajnie, dosyć mi się podoba. Lecz od razu tak mówię, że to chyba nie jest gra dla mnie. Ja siebie nie widzę i chyba wy też nie widzicie mnie grającego w tego. Jako, że jestem lamą. I nie tylko.
I no nie wiem, jakoś fajna gierka. Tak do pogrania sobie jest fajna, tylko ta optymalizacja leży. To, na to chyba będę narzekał cały czas. New event nearby. What the fuck? Co jest? O Jezus Maria, co to jest? Zabić to! O Boże. Czy ja ginę? Muszę się chyba uleczyć. Dobra, uleczony jestem. Śmiesznie to rozwiązali. Chyba każda klasa ma leczenie, tak mi się wydaje. Fajnie, nie wiem, czy ten event to jest taki randomowy event, czy to miało tak być, ale widzę, że wszyscy gracze się na to rzucają, więc... I wykonane, okej, wykonany event. Oj, coś na mnie spada. Muszę się... O, co? Zginąłem? Fight to survive. Co to mi pomaga? What the fuck? Co tu się dzieje? Nie rozumiem tego. Aha. No dobra, no to chyba będzie tyle, tak mi się wydaje, mojego lamienia. Ja sobie jeszcze pewnie pogram i wrócę jeszcze z tym Guild Warsem, może. Nie wiadomo. Na razie jeszcze muszę sobie pograć, to jest taki krótki gameplay mój, więc do zobaczenia. Cześć.